Kochani, jeśli chodzi o temat dzisiejszej usługi, to ci, co byli we wtorek, już wiedzą, o czym będę dzisiaj zwiastował. Dlatego, że brat Ulonska poruszył pewien temat, który był już bardzo głęboko w moim sercu i było to tylko potwierdzenie, że w tym kierunku mam iść. Zresztą powiedziałem to na zakończenie, że ten temat będzie kontynuowany, więc ci, co byli, to wiedzą. Ale chciałbym, kochani, rozpocząć od wersetu z Psalmu 139. Jest to ten sam werset, którym właśnie zakończałem nabożeństwo wtorkowe. Psalm 139, werset 23 i 24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Psalmista Dawid, bo on jest autorem tego psalmu, mówi o dwóch drogach. O dwóch drogach, które prowadzą do zupełnie innych miejsc. Jedna nazwana drogą odwieczną, która w domyśle prowadzi do Boga. Druga nazwana drogą zagłady, która wiadomo, że prowadzi zupełnie odwrotne miejsce. Zastanawiające jest, dlaczego Dawid prosi, woła o objawienie, na której drodze jest. Przecież te drogi są tak różne. Przecież te miejsca są tak różne, że ślepy by widział, gdzie jest. Ale właśnie w tym jest problem. Kochani, pozwólcie, że posłużę się takim pewnym obrazem. To jest oczywiście symbolika, nie można tego wprost przełożyć. Ale wyobraźcie sobie dwóch ludzi, którzy mają przejść przez wielką pustynię. Piasek, równina, nie ma nic, żadnych znaków. I wyobraźcie sobie, że obaj mają jakieś przyrządy nawigacyjne, które wyznaczają im trasę. I obaj chcą dostać się na drugiej stronie do pewnego miasta. Obaj nastawili sobie przyrządy pomiarowe, z tym, że jeden z nich wkradł się mu minimalny błąd. Minimalny błąd. I wyobraźcie sobie, że jeden ma drogę tak wyznaczoną, a drugi z minimalnym błędem. I pomyślcie, oni idąc przez pierwsze kilkanaście kilometrów, idą razem. Te drogi prowadzą w zasadzie razem. Idą razem, rozmawiają. Ale jak przejdą już kilkadziesiąt kilometrów, to już będzie między nimi zauważalna różnica. Kiedy przejdą kilkaset kilometrów, to ledwie się będą widzieć. A cel na końcu będzie zupełnie inny. Jeden dojdzie do jednego miasta, drugi do zupełnie innego miasta. I na tym to mniej więcej polega, że tutaj może się wkraść ten minimalny błąd. I dlatego Dawid woła o objawienie i mówi: objaw, badaj mnie, Boże, poznaj moje myśli, doświadcz mnie, poznaj. Co prawda jest to jakby w kierunku Boga, Ty, Boże, poznaj. Ale przecież wiemy, że Bóg wszystko wie. Bóg nie musi jakoś ekstra poznawać, bo On wie. Tu jest raczej ta myśl: objaw mi, Boże, abym ja wiedział, gdzie ja jestem. A teraz dwa słowa przypomnienia o tym, co brat Ulonska zwiastował. Ci, co byli, pamiętacie, że mówił o takim sercu szczerym. Sercu zadawał jakby pytania, czy nasze serca są tak w pełni przeniknięte Chrystusem. Czy przypadkiem nie jest tak, używał pewnego obrazu, który wynikał z Bożego Słowa, z oryginalnego tłumaczenia greckiego, zadawał pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że wyglądamy jak mebel, który wygląda ślicznie, ale czy jesteśmy jednolici? Czy cała ta deska jest jednolita? Czy to nie jest byle jaka płyta, ale tylko ładna okleina? I czy przypadkiem nie jest tak, że za tą fasadą, mówiąc już o nas, naszej pobożności, naszej świętości, naszej umiejętności poruszania się w życiu chrześcijańskim, czy przypadkiem tam nie kryje się grzech? Czy nie kryje się nieprzemienione serce? Jeśli dobrze pamiętacie, to apelował o to, abyśmy zakończyli taką połowiczność. Abyśmy zakończyli takie życie w tej dwuznaczności. Chciałbym jeszcze nawiązać do mojego poprzedniego kazania, które zatytułowałem wtedy Zakaz tynkowania. Myślę, że pamiętacie, że mówiłem o słuchaczach
i dwóch rodzajach tych słuchaczy. Jednych, którzy słuchają Bożego Słowa i są Jego wykonawcami. To, co Bóg do nich powie, to wykonują. Mówiłem później o słuchaczach, którzy słysząc tego nie wykonują. Ale dziś chcę mówić o trzeciej grupie. Dziś chcę mówić o słuchaczach, którzy słyszą, którzy wykonują, ale w połowie. Ale nie do końca. Ale nie w pełni. Nie do końca szczerze. I powiem wam, to jest najbardziej niebezpieczna grupa. To jest najbardziej niebezpieczny stan. Bo można się usprawiedliwiać i myśleć sobie, że jesteśmy na dobrej drodze. Podczas gdy prawda może być już inna. Wstępne pytanie. Jak myślicie, kochani, czy można w życiu przeżywać taki stan? Jako Boże dziecko. Że możemy kochać Pana. Że możemy mieć społeczność z Nim, że możemy służyć Bogu, że możemy poświęcać czas, może i fundusze, pieniążki na Bożą służbę, że możemy się modlić więcej. Bóg nam odpowiada, realnie nam odpowiada na nasze modlitwy. A jednocześnie w tym samym czasie mieć w sercu obszary, do których nie dociera Boże Słowo. Mieć w sercu obszary nieposłuszeństwa Bożemu Słowu. Mieć w sercu miejsca, co do których wiemy, jakie jest Boże Słowo, ale jednak się nie podporządkowujemy. Domyślacie się, że odpowiedź jest twierdząca. Posłużę się na początek przykładem króla Salomona. Jest to opisane w pierwszej królewskiej i w drugiej księdze kronik, więc tak będę skakał z jednego miejsca w drugie, ale więcej będę raczej relacjonował, niż będziemy otwierać. Moi drodzy, pamiętacie, też mówiłem o tym nie tak dawno, że król Salomon, kiedy rozpoczynał swoje sprawowanie urzędu, jakiś czas już był królem, on ze szczerego serca miał gorącą prośbę do Boga. On prosił Boga o mądrość. Jeśli dobrze pamiętacie, mówiłem wtedy, udowadniałem, że prosząc o mądrość, owszem, prosi o tą roztropność, ale tu pod tym kryje się coś więcej, o Bożą obecność, o Boże prowadzenie, o Bożą realność. I co więcej, czytamy, tu jest trzeci rozdział, tu przeczytam fragmencik, trzeci rozdział, część 12 wersetu. Jak odpowiada Bóg? Przeto uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daję Ci serce mądre i rozumne. Zobaczcie, on miał do Boga prośbę, i Bóg odpowiada twierdząco, daje mu odpowiedź. Oprócz tego daje ci to, o co nie prosiłeś. A więc daje mu jeszcze coś więcej, coś gratis. Ale o tym mówiłem jakiś czas temu. Ale chcę zwrócić uwagę na werset 14. Bóg mówi tak. A jeśli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. Jednym słowem, on tutaj w tym momencie otrzymuje od samego Boga, nawet nie przez słowo, nie przez proroka, ale od samego Boga otrzymuje potężne ostrzeżenie, które by można było streścić: przestrzegaj moich ustaw i przykazań. Przestrzegaj moich ustaw i przykazań. Co znaczy przestrzegaj? Co znaczy słowo przestrzegaj? Czy to znaczy słuchaj? No też, też, ale to za mało. Czy to znaczy mów o tym? Również. Ale to za mało. Przestrzegaj, to jest po prostu wykonuj. Bądź im posłuszny. Wykonuj ich w praktyce. Moi drodzy, Salomon to nie był ktoś, kto nie znał Bożego Słowa ówczesnego, czyli zakonu. Wiecie, ja też myślę, że miał świeżo w pamięci jeszcze to, co przekazywał mu ojciec, przekazując mu władzę, jak go ostrzegał, jakie rady mu dawał. On znał zakon, znał proroków. Jednego z nich przypuszczam nawet osobiście, myślę o proroku Natanie. Znał jego słowa. Myślę, że też świeżo w pamięci miał przykład grzechu swojego ojca i konsekwencje, jakie musiał jego ojciec za to ponieść. Ale powiem więcej. On sam był autorem. Wiecie, Pan Bóg dawał mu możliwość, że on sam był autorem części Bożego Słowa. On w wyniku Bożego ewidentnego objawienia i natchnienia sam napisał wiele, wiele tysięcy przypowieści i pieśni. A pomimo tego w tym samym czasie miał obszary nieposłuszeństwa w swoim życiu. Zobaczcie do 5 Księgi Mojżeszowej.
Chcę pokazać wam takie trzy obszary. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 17. I tutaj od wersetu 14 jest taki śródtytuł, który brzmi: prawo dotyczące władzy królewskiej. Ja myślę, że nie ma takiej opcji, żeby król Salomon nie znał tego słowa. To było przeznaczone zwłaszcza dla królów. I werset 16 i 17. Takie trzy obszary chcę tutaj zaznaczyć. Pierwszy. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie. Gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Drugi. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Trzeci. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. To jest Boże Słowo, którego znał. A jaka jest praktyka? Posłuchajcie. W pierwszym obszarze. Konie przeznaczone dla Salomona sprowadzano z Egiptu. Obszar drugi. Miał 700 żon i 300 nałożnic. Zapałał do nich miłością. I trzeci obszar. Tak wtedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. A ilość złota rocznie, która napływała do Salomona, to 666 talentów plus inne dochody. Zobaczcie, wymieniłem trzy obszary, gdzie ewidentnie nie był poddany Bożemu Słowu. A pomimo tego, jak wcześniej już powiedziałem, pomimo tego w tym samym czasie on buduje świątynię dla Boga. On w tym samym czasie z Bogiem rozmawia. Więcej, Bóg w tym czasie właśnie mu się objawia. Bóg z nim rozmawia. W tym samym czasie on siada i pisze kolejne przypowieści. Kolejne przypowieści, w których ostrzega przed kobietami, przed wieloma kobietami. Przytoczę jeden fragment, bo całe rozdziały są temu poświęcone. W końcu jest gorzka jak piołun, jak ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. On to sam napisał, on to sam mówi. A zobaczcie, jaka jest praktyka. Wracamy do pierwszej królewskiej, trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział, werset pierwszy. I zauważcie, to jest ten rozdział, który w dalszej części opisuje jego modlitwę o mądrość i Bożą odpowiedź. Czyli to działo się wcześniej. To, co przeczytam teraz z pierwszego wersetu. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz muru wokół Jerozolemu. Czy Salomon nie wiedział, że robi źle, biorąc sobie pogankę? Wiedział. Wiedział, a pomimo to robił. Ale zaskakujący jest werset trzeci. Lecz Salomon miłował Pana. Lecz Salomon miłował Pana. Zobaczcie, to wszystko dzieje się w czasie, kiedy Salomon ma dobrą relację z Bogiem. Salomon miłuje Pana. Salomon z Bogiem rozmawia. Salomon otrzymuje od Boga odpowiedzi. A mimo to robi złe rzeczy. A mimo to postępuje źle. Chciałby się zawołać: Boże, badaj mnie i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Moi drodzy, ten krok nieposłuszeństwa Salomona, czyli ten, który dotyczył tego, że wziął sobie za żonę córkę Faraona, wiele go kosztował. On tak naprawdę był kluczowym krokiem. On tak naprawdę otworzył wiele złych rzeczy w jego życiu i spowodował, że w konsekwencji zmienił go z Bożego sługi szczerego. Zmienił go w zatwardziałego człowieka. Zmienił go w człowieka opanowanego rządzą. I w końcu człowieka, który umarł jako odstępca, jako bałwochwalca. Wiecie, kiedybyśmy czytali pierwszą część 11 rozdziału tej pierwszej księgi królewskiej, to jest straszne. To ciarki przechodzą po plecach, kiedy czyta się, że Salomon tak skończył. Ale moi drodzy, zobaczcie, zaczyna się od jednego zwykłego nieposłuszeństwa Bożemu Słowu. Chociaż znał Boże Słowo, postąpił inaczej. Zaczyna się od
nieposłuszeństwa jakiemuś słowu. I moi drodzy, jeśli, mówię teraz o nas, jeśli do jakiegoś naszego nieposłuszeństwa dodamy jeszcze takie połowiczne, i to podkreślam, połowiczne, takie połowiczne przekonywanie nas o grzechu, taką połowiczną też pokutę z naszej strony i w końcu takie połowiczne odwracanie się od tego grzechu, to każdy z nas może skończyć tak samo jak Salomon. Bo właśnie tak funkcjonował i postępował Salomon. Właśnie on był w taki połowiczny sposób przekonywany o grzechu. I w połowiczne też robił ruchy, czy pozorne ruchy robił. Zobaczcie, udowodnię to wersetem z drugiej księgi Kronik. Otwórzcie drugą księgę Kronik, 8 rozdział. Córkę Faraona Salomon przeniósł z miasta Dawida do pałacu, który dla niej wybudował. Gdyż powiadał, nie powinna mieszkać moja żona w domu Dawida, króla izraelskiego, gdyż są to miejsca święte, przez to iż skrzynia pańska weszła do nich. Zobaczcie, Salomona rusza serce. Salomon ma wyrzuty sumienia. Do Salomona mówi Bóg. On wie, że zrobił źle. On to czuje. On jest przekonywany o swoim grzechu. Wie, że tu coś nie gra i że powinien coś z tym zrobić. Ale co powinien był zrobić? Jak myślicie, co on powinien był w tej sytuacji zrobić? Ja wierzę, że on powinien był w tym momencie radykalnie się z tym grzechem rozprawić. Czyli odesłać ją z powrotem do Egiptu. A co on robi? Robi pozorny ruch. Przenosi ją na drugą stronę miasta. I tylko tyle. Ale coś zrobił. Wiecie, to jest tak, że nie był on naprawdę, tak naprawdę to nie był on gotowy na to. On tak naprawdę nie chciał tego zrobić. Ja wyobrażam sobie jego myślenie, kiedy on był dotykany Bożym Słowem. Kiedy Bóg poruszał jego serca, kiedy sumienie w nim się wzburzało na ten czyn. To on miał świadomość. Może myślał, tak, wiem, że to jest grzech. Tak, ja wiem, no muszę coś z tym zrobić. No za długo już to trwa. No muszę coś z tym zrobić. I może wiem. Wiem, co zrobię. Zrobię na Bogu dobre wrażenie. Pokażę Bogu, że zależy mi na tym, żeby tą sprawę jakoś rozwiązać. I przeniósł ją na drugą stronę miasta. Kochani, to jest tak, jak ta okleina na meblach. Zrobił pozorny ruch. Ale wiecie, jaki był efekt tego pozornego ruchu? Tam, gdzie teraz wybudował dom dla jednej kobiety, tam po czasie stał cały harem. Tam po czasie było już 1000. A córka Faraona była jedną z tysięcy. Z tysiąca. Wiecie, bo tak powoduje, bo do tego doprowadza niewyznany grzech lub w połowie wyznany grzech lub pozornie wyznany grzech lub pozornie załatwiona sprawa. Tam, gdzie jest dziś jeden problem, on się rozmnoży do 1000. Kochani, prawda była taka, że on naprawdę to tak nie chciał tego zrobić. To był pozorny gest z jego strony, żeby to dobrze wyglądało. Moi drodzy, i powiem tak, boję się, jak to wygląda w dzisiejszym chrześcijaństwie, w dzisiejszym Kościele, pośród dzieci Bożych. Ja nie mówię ogólnie o chrześcijaństwie, mówię o Bożych dzieciach. Czy nie ma również takiego połowicznego reagowania na Boże Słowo? Takiego pozornego, połowicznego pokutowania z połowicznymi zmianami. Jak wiele lub jak mało jest dzisiaj tego prawdziwego drżenia przed Bożym Słowem. Bo tak często wciąż te same grzechy się powtarzają w czyimś życiu. I wciąż to samo usprawiedliwianie się. I wciąż to samo relatywizowanie grzechu, czyli inni jeszcze robią gorzej ode mnie. Wciąż może chowanie się za lepszymi swoimi uczynkami, to co brat Uląska we wtorek podkreślał. Może wciąż tłumaczenie się najczęściej przed samym sobą, że no przecież ja naprawdę dobrze chcę. Ja naprawdę dobrze chcę i już się dużo poprawiłem. A to nie wystarcza. To nie wystarcza. Tu trzeba radykalnie rozprawić się ze swoim grzechem. Pozwólcie, że posłużę się tutaj moim przykładem. Przykładem, który jest oczywiście negatywny,
Dotyczy on czasu bardzo zamierzchłego, już wtedy to było w czasie, kiedy chodziłem do technikum. Ja to opowiadałem już tutaj przed wami, ale to było tak dawno, że większość z was zapomniała, a wielu nie słyszało. Dlatego przytoczę. Moi drodzy, w tamtych latach, kiedy to były jeszcze wczesne klasy technikum, moim problemem było to, że ja zagłębiłem się w muzykę rockową. Gdzieś, to też nie było od razu, że ja od razu byłem takim pełnym fascynatem. To tak stopniowo szło. Gdzieś coś usłyszałem i tak dalej, i głębiej, i głębiej, i głębiej. Także ja fascynowałem się muzyką rockową. To może nie była jakaś tam straszliwa, ostra, bardziej taka nastrojowa, w takich trochę mrocznych klimatach. Zwał jak zwał, pochodziła z piekła rodem. I ja, co najważniejsze, wiedziałem od początku, że robię źle. Przecież ja byłem Bożym dzieckiem, ochrzczonym w Duchu Świętym, chodzącym do zboru. Ja od początku wiedziałem, że to jest coś, co robię źle. Ale ja potrafiłem to godzić. Wiecie, i Bogu dzięki za to, że Bóg zaczął interweniować w moim sercu. Bóg nie musiał. To jest niesamowite. Bóg nie musiał. Bóg mógł mnie tak zostawić. Ale Bóg ze swojej miłości przyszedł do mnie i zaczął dociskać. Zachorowałem na chorobę nóg. Większość z was zna, nie powtarzam tego, bo teraz to nie najważniejsze jest. Zachorowałem. I kiedy choroba się wzmagała, ja powiedziałem: Boże, okej, dobrze, rozumiem, ja dobrze rozumiem, że to jest ten problem. Całą tą muzykę włożyłem do szuflady, zamknąłem, powiedziałem: więcej tego nie otworzę. Ale nie zniszczyłem. Efekt był taki, że po czasie zatęskniłem do jakiegoś jednego utworu, potem do całego albumu. Efekt był taki, że za jakiś czas słuchałem wszystkiego od nowa. Wszystko powróciło, jak gdyby nigdy nic. Ale Bóg nadal ze mnie nie zrezygnował. Bóg nadal nie zrezygnował i dociskał śrubę. I wtedy ja powiedziałem: Boże, okej, poddaję się. Wszystko spakowałem do skrzyni i, mówiąc obrazowo, przeniosłem na drugą stronę miasta. Tak jak Salomon. Czyli wyniosłem na strych. W skrzyni wyniosłem na strych. Ale efekt był taki sam. Może to dłużej trwało. Wróciło. Wiecie dlaczego? Bo ja to kochałem. I tu jest sedno sprawy. Ja mówiłem Bogu, że ja tego nie cierpię. Ja mówiłem, jak pokutowałem przed Bogiem, że ja tego nienawidzę. Ale to nie była prawda. To były słowa. A w sercu było coś innego. Ja to kochałem. Ja się chciałem od tego odwrócić, ale ta miłość do tego była zbyt wielka. Dlatego tego nie byłem w stanie wyrzucić, tylko na drugą stronę miasta przenieść. Moi drodzy, i to jest problemem każdego, kto wciąż zmaga się z tym samym grzechem. Tak naprawdę go kochasz. Bo gdybyś go znienawidził, to Bóg by ci dał siłę, aby się od niego całkowicie uwolnić. I żeby zakończyć to, to Bóg, kiedy tak naprawdę docisnął śrubę, to się poddałem. I wtedy prosiłem Boga o łaskę pokuty, którą otrzymałem. I wtedy naprawdę to znienawidziłem. I mogłem z radością to wyrzucić. Wróćmy jeszcze raz do drugiej Księgi Kronik. Przeczytajmy raz jeszcze werset 11 i 12. Córkę Faraona Salomon przeniósł z miasta Dawida do pałacu, który dla niej wybudował, gdyż powiadał: nie powinna mieszkać moja żona w domu Dawida, króla izraelskiego, gdyż są to miejsca święte, przez to i skrzynia pańska weszła do nich. Odtąd składał Salomon ofiary całopalne Panu na ołtarzu pańskim, który zbudował przed przedsionkiem. Czy nie jest to zaskakujące? Oto robi pozorny gest. Oto okleja sobie tą zgniłą płytę, żeby wyglądało ładnie. I dalej służy Bogu. Czytamy zaraz następny werset. Odtąd składał Salomon Bogu ofiary. Nadal Bogu służy. Nadal jest zaangażowany w projekt budowlany świątyni. Nadal Pan Bóg przecież odpowiada na jego modlitwy. Moi drodzy, i właśnie to,
To miejsce jest najbardziej niebezpieczne dla każdego Bożego dziecka. Czyli to miejsce, że Pan Bóg jest z nami. To miejsce, że my potrafimy cieszyć się Bogiem. To miejsce, gdzie nasze modlitwy zanoszone do Boga są wysłuchiwane. Że może z radością Bogu służymy, ale potrafimy mieć w sercu coś niewyznanego lub nie do końca załatwionego. Moi drodzy, to doprowadza dla mnie to ten obszar kiedyś. To była ta muzyka. Pytanie dla nas, co dzisiaj dla nas może takim być? Oby nie było, ale być może w którymś z naszych serc coś się ukrywa. Ja nie chcę tutaj wymieniać kolejnych spraw. Cała lista. Duch Święty niech objawia nam, co na dziś może być naszym problemem. Ale jedno jest pewne, moi drodzy, taki stan powoduje zatwardziałość. Taki stan powoduje, że coraz mniej widzimy, jaka jest prawda. Taki stan powoduje, że może już stoimy na drodze, która zmierza do zagłady, ale zupełnie o tym nie wiemy. Chciałbym posłużyć się jeszcze drugim przykładem króla Saula. Jest to opisane w pierwszej księdze Samuelowej, 14 rozdział. To jest bardzo długi fragment, więc będę go tylko niektóre momenty streszczał. Zresztą mam nadzieję, że to doskonale znamy. Oto jest sytuacja, kiedy Saul został najechany przez wojska filistyńskie. Bardzo trudna dla niego sytuacja. Dlatego, że byli w absolutnej mniejszości, nieuzbrojeni, fatalnie uzbrojeni. Ludzie w strachu, wielu Izraelitów kryło się po jaskiniach. Część Izraelitów nawet przeszło na stronę wroga. Bardzo trudna chwila. Ale skracając w tym czasie, oto Jonatan ze swoim giermkiem dokonali niezwykłej rzeczy. W dwójkę poszli i przez Bożą oczywiście inspirację zaatakowali całą armię. I później Izraelici przyłączyli się do tej walki. I walka została wygrana. Izraelici wyciężyli. I w czasie tej walki, wiecie, nastąpiła głupia, nierozsądna decyzja króla. W swojej gorliwości, a może bardziej nadgorliwości, on wydał związał lud przysięgą i powiedział, że przeklęty każdy, kto spożyje cokolwiek przed wieczorem. Niemądre to było, dlatego że, jak czytamy w Biblii, było wiele miodu czy plastrów miodu na polach. Z żadnego czasu by to nawet im nie zajęło, żeby się lekko posilić. Bóg dałby im większe zwycięstwo. No ale padło. I wiemy o tym, że Jonatan zupełnie bezwiednie, nie wiedząc, nie słysząc tego, skosztował, łamiąc tą przysięgę. Kiedy wieczorem zarządzili jakiś tam postój, lud wygłodniały, zaczął zabijać zwierzęta z łupu i jeść mięso z krwią. Kiedy o tym doniesiono Saulowi, pamiętacie, jaka była jego reakcja? Bardzo gwałtowna. On bardzo zdenerwował się i, mówiąc tak, parafrazując, mówił: grzech w obozie, nie możecie tak robić. Jak to, nie znacie pisma? Jak można tak? Przytoczcie kamień i pamiętacie tą sytuację. On bardzo oburzył się na ten grzech w obozie. Bardzo oburzył się na to, co ludzie robili. Ale za moment on podejmuje decyzję, żeby ścigać wroga nocą dalej. Ale ktoś, pewnie kapłan, mówi: ale zapytajmy Pana. Zapytali Pana, a Pan nie odpowiedział. I znowu reakcja króla. Król mówi, król jakby popadł znowu ten święty grzech. I znowu zaczął być może krzyczeć: grzech w obozie. Bóg nie odpowiada, to znaczy, że jest grzech w obozie. Ktoś zgrzeszył, a ja się dowiem kto. Nie pozwolę, żeby grzech w obozie panoszył się pośród Bożego ludu. I pamiętacie, los padł na Jonatana. I dalej jego święty gniew: zabić swojego syna z powodu takiej błahostki. Moi drodzy, czyż to nie jest taka bezkompromisowa postawa wobec grzechu? Czyż to nie jest coś godnego naśladowania? Nie bardzo. Coś tu nie gra w tym. Moi drodzy, coś tu nie gra. A mianowicie nie gra to, że Salomon pała nienawiścią i bezkompromisowym podejściem do grzechu w
innych. Nie w sobie. W innych. On widzi grzech indziej. I jest w stanie walczyć z nim do granic. Nawet własnego syna jest w stanie zabić. Ale nie widzi problemu w sobie. A on tego samego dnia do południa miał spotkanie z prorokiem Samuelem. I prorok Samuel wyjawił jego grzeszność. Prorok Samuel powiedział mu, że postąpił źle, że postąpił głupio. Objawił mu jego nieposłuszeństwo, jego bunt. Pamiętacie, to była sytuacja, kiedy nie doczekał się jakby przyjścia proroka i sam złożył ofiarę. Nie wolno mu tego było czynić. I prorok tego samego dnia, co tu się wszystko opowiedziałem, tego samego dnia do południa objawił mu jego grzeszność. Ale nie widzimy żadnej pokuty. Jest grzech w nim, ale on go widzi wszędzie indziej. Właśnie taką reakcję powoduje niewyznany grzech, że jesteśmy w stanie widzieć go wszędzie indziej, tylko nie w sobie. Podobnie było w sytuacji Dawida. Pamiętamy, zgrzeszył cudzołóstwo, dla zamaskowania morderstwo. Po czasie, kiedy przychodzi do niego prorok Natan i opowiada mu tą historyjkę o owieczkach, skracając, mówi mu o tym, że był ten bogaty mężczyzna, który miał mnóstwo owiec i ten biedny, który miał jedną owieczkę, którą tak bardzo kochał, którą była jego domownikiem prawie. A tamten bogaty mu ją zabrał, żeby ją zabić na obiad. Pamiętacie reakcję? Pamiętacie reakcję? Zabić go! Nie godzi się, żeby taki żył. A Natan mówi, ale to ty jesteś nim. Ups, to inaczej. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobaczcie, że w tym krótkim wersecie jest czterokrotnie użyte słowo moje. Jeszcze raz, zwróćcie uwagę. Badaj mnie, pierwszy raz. Boże, i poznaj serce moje. Dwa. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Czterokrotnie Dawid mówi moje. Nie zwraca uwagi na nikogo innego. Prosi o objawienie dla siebie samego. Moi kochani, bo człowiek może doprowadzić się do takiego stanu, kiedy będzie już odporny na Boże Słowo. Kiedy będzie już odporny na głoszone Boże Słowo. I może mówić, że go słucha, że może nawet kocha Boże Słowo. Może twierdzić, że go wykonuje, ale to wszystko może być już dalekie od prawdy. Wiecie, i właśnie dalsza historia z króla Saula to wszystko potwierdza. W następnym rozdziale, 15, otrzymuje konkretny rozkaz, bardzo konkretny rozkaz, że ma wytępić Amalekitów doszczętnie, jako obłożonych klątwą. I wiemy, co się stało. Wyruszył do wojny, pokonał Amalekitów, ale zostawił sobie to, co najpiękniejsze. Zostawił króla. Moi drodzy, to jest obraz tego, że jakże często my jesteśmy skłonni wybrać sobie coś z Bożego Słowa, co nam pasuje. Co nam odpowiada. To tak. To jesteśmy wierni w tym. Ale tam, gdzie by to miało boleć, tam, gdzie by miał miecz rozciąć, tam, gdzie by słowo miało być jak młot kruszący skałę, to nie zawsze już takie jest proste. I widzicie, Saul zrobił rzecz znowu połowicznie. Coś zrobił, reszty nie zrobił. I jeszcze perfidnie używa półprawdy, tłumacząc się przed prorokiem. I jeszcze zwala odpowiedzialność na innych. A dalej było jeszcze gorzej. Oto jest człowiekiem opanowany chorobliwą zazdrością. W końcu kończy jako człowiek radzący się wróżki i umiera, ginie przedwczesną, straszną śmiercią. Kochani, więc pytanie, jak mamy strzec swojego serca? Jak mamy żyć? Gdzie jest klucz? Powiem tak. Szczere serce. To jest klucz. Szczere serce. Bo gdybyśmy porównali tych dwóch, Dawida i Saula, obaj zgrzeszyli. Jeden i drugi. I tak mówiąc po ludzku, chociaż nie powinniśmy w ogóle jakby porównywać grzechu, bo każdy grzech to grzech. I zapłatą za grzech jest śmierć, nieważne jaki. Ale tak w sposób ludzki, gdybyśmy porównali. Oto Dawid zabija człowieka, cudzołóstwo,
Bardzo to takie jest spektakularne. A Saul, no cóż, no, tylko w połowiczne posłuszeństwo. Nieposłuszeństwo w jakiejś części. Ale zobaczcie na ich reakcję, na ich serce. Dawid pokutuje i to całym sercem. Wiecie, on nie wstydzi się nawet ludzi na dworze. Swoich książąt, tych, co są na dworze. On, wszystko mu jedno, on po prostu pokutuje. On nienawidzi to, co zrobił. I jest mu to obojętne, co ludzie o nim myślą. On tą sprawę musi załatwić przed Bogiem do końca. Pewnie ponosi konsekwencje, ale w tym jest absolutnie szczery. A Saul, jak mu prorok raz i drugi wytknął grzech, zwłaszcza ten drugi raz, kiedy było już po tej wojnie z Amalekitami, odpowiadano, zgrzeszyłem, ale teraz chodź, uczcij mnie przed ludem. Czyli pokażmy razem, że jest wszystko w porządku. Chodź, proroku, razem ze mną złóż ofiarę. Niech cały lud widzi, że jest wszystko w porządku, że król jest bardzo pobożny, że nie ma problemu. Niech wszyscy to widzą. Kiedy prorok tego nie chciał uczynić, kiedy odchodził, to Saul za płaszcz go złapał, rozdarł płaszcz. Tak był zdeterminowany do tego, nie żeby pokutować, ale żeby dobrze wypaść przed innymi. Żeby książęta, żeby lud widzieli, że król jest w porządku. Na tym mu zależało. Ale szczere serce będzie wołać słowami psalmu. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Kiedy myślę o sercu, o motywacjach, przypominają mi się nowotestamentowi faryzeusze. Jasne, że jak my słyszymy słowo faryzeusz, to już nam się odpowiednia szufladka otwiera. To już od razu wiemy, a to takie bardzo negatywne skojarzenia są, faryzeusz. Ale nie w tamtych czasach. To była elita społeczeństwa. Oni naprawdę, naprawdę byli bardzo bogobojni. Gdybyśmy czytali Boże Słowo, jak oni byli skrupulatni w tych wszystkich formach religijnych, w dziesięcinach, w modlitwach, w postach, we wszystkim. No patrząc na nich, wzór. Ale Jezus patrzył głębiej. Jezus patrzył w serce i widział tam coś innego. Mateusz 23. Jezus mówi tak. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Niesamowity obraz, pobielony grób. Czyli coś, co z zewnątrz wygląda ładnie, ale w środku grób, w środku śmierć. Pobielony, czyli otynkowany, pomalowany. Pamiętacie, co poprzednio czytaliśmy z księgi proroka Ezechiela? Zakaz tynkowania swoich grzechów, swojego złego postępowania. Ale tak Jezus, patrząc na faryzeuszy, tak ich widział. Moi drodzy, na koniec zróbmy sobie pewien bilans. Pytanie takie. Czy warto żyć jak Salomon? Czy warto żyć jak Salomon, tolerując grzech w pewnych obszarach albo połowicznie się tylko z nim rozprawiając? Wiecie, kiedy popatrzeć na życie Salomona, to życie Salomona było piękne, bardzo wygodne, opływał w luksusy, niczego mu nie brakowało. No, coś pięknego. Jeśli by go porównać do życia Mojżesza, Mojżesz mógł żyć tak samo. Był synem córki Faraona. Wszystkie te luksusy były do niego dostępne. Mógł to mieć. Wybrał co innego. I gdyby porównać jego 40 lat sam na pustyni, kolejne 40 lat męczy się z ludem po pustyni. Zero wygód. A mało tego, jest jeszcze wielokrotnie zupełnie lekceważony, niedoceniany, niedowartościowany. Wielokrotnie chcieli z niego nawet zrezygnować. Więc jeśli by porównać ich życie fizyczne na tej ziemi, no to Salomon się miał super. Ale zobaczmy na koniec Salomona. Zobaczmy, co on sam o tym mówi
z perspektywy czasu. Kiedy on patrzy na swoje mijające, kończące się życie z perspektywy czasu. Kaznodzieje Salomona, rozdział 2, i tutaj będę tylko wyrywkowo niektóre wersety cytował. Rozpocznę od 10. Salomon mówi tak. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie zbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce, i na mój trud, który włożyłem w pracę. I podsumowanie. I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nie daje żadnego pożytku pod słońcem. I dalej mówi tak. I tak znienawidziłem życie. Wszystko bowiem jest marnością i gonitwą za wiatrem. I dalej, bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem. I nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju. To również jest marnością. I jeszcze jeden. Dlatego uważałem zmarłych, którzy dawno umarli, za szczęśliwszych niż żywych. Podsumowując to, Salomon mówi jakby: zmarnowałem życie. Jak w jednej piosence jest: przechlapałem swój czas. To wszystko jest na nic. To wszystko jest bez sensu. Przegrałem. A Mojżesz? Wiecie, pomimo tego trudu, który przeżywał, miał niesamowity czas. Bóg do niego mówił cały czas. Miał niesamowitą relację z Bogiem, kiedy wchodził do namiotu zgromadzenia. A potem w wieku 120 lat, pełni sił i świeżości, Bóg go zabiera. Bóg zabiera jego ciało i wydaje o nim niesamowite świadectwo. To jest ostatnie miejsce, które chcę zacytować. Z 5 Księgi Mojżeszowej 34:10. Słowa Boga o Mojżeszu. I nie powstał już Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio. Moi kochani, patrząc na wszystkie te postacie, na to, co powiedziałem, chciałbym zaapelować do siebie samego, każdego z nas. Bądźmy radykalni co do grzechu, ale w nas. Co do obszarów nieposłuszeństwa w naszych sercach. Niech Duch Święty nam objawia, jakie to są. Niech Duch Święty nam pokazuje, w których miejscach jesteśmy, gdzie znamy Boże Słowo, ale robimy co innego. I kochani, i wyznawajmy to, ale wyznawajmy to szczerze, nie połowicznie. Odwracajmy się od tego, ale nie połowicznie. Nie róbmy jakichkolwiek pozornych ruchów. Znienawidźmy swój grzech, a nie tylko udawajmy, że go nienawidzimy. Nie usprawiedliwiajmy swojego nieposłuszeństwa czy grzechu. Nie szukajmy wymówek na te nasze niby małe grzechy. Bo wiecie co? Przyjdzie czas, kiedy to, z czym się nie rozprawimy, to wybuchnie w naszym życiu już niekontrolowanym ogniem odstępstwa.